O Jezu, jaki kochany. Pikachu, kocham cię. Pikachu! Dzisiaj... mam kawę z mlekiem i ma kawę. Ale ładna akustyka. Siema, co tam? Słuchajcie, czeka nas jeszcze kolejny długi, pracowity weekend. Teraz idziemy do Wrocław na piknik. Ja z moją koleżanką idziemy na pokaz taneczny. I później wracamy do Katowic. Katowic później idziemy do Bielsko-Białe. Ja i mój syn Diego idziemy do Siędzielnia. To jest taka kolejka, siedzi do góry i bardzo fajne, co się dzieje z moim. A już jest dobrze. Mam wszystko gotowe. To jest na wyjazd. Siędzielnie. Wszystko. To wszystko musicie zmieścić w tym plecaku. Może się uda. To wszystko musicie zmieścić tutaj. Bo to jest wyjazd na jeden dzień. Koleżanka będzie za chwilę, więc musi się ubierać. Idziemy. Musimy czekać, ale Sarze jest dobra okazja, żeby szukać Pokémony. Hola, Kubana. Jedziemy. Mamy taki pół kabriolet. Pierwszy stop. Oczywiście. Musi być. Słuchajcie, strasznie dużo ludzi. Ja tak nienawidzę. Oh no. Zobaczcie. Co tam? Masakra. Jaki ty masz numer? 31. 31. A tam mamy... No to nie działa, to nie idzie w ogóle. Nie działa? Działa, ale nie idzie w ogóle. Nasz numer, bo... A jest 31, ale jest na samym końcu. Idą kawy! Jihi! Już po pikniku. Marioko, jak tam są poczucie? Padasz. Jest ok, Marioka da czadu dzisiaj, dzięki. Ale jestem taki głodny, że zjem co z kurczakiem. Resztę może być. A propos pikniku, chciałem powiedzieć, że ze względu umowy nie mogę pokazywać nic tam. Nic. Tak, nie możemy nic pokazywać, co tam było, ale mi się nie szkodzi, jest okej. Okay. Piknik był fajny, ludzie się bawili, piknik jak piknik, no wiecie. Ludzie, kiełbasa i tak. No, tak, ładnie było, pogoda. No, dziękuję bardzo, super, dziękuję. My zjemy, teraz robimy wieczerbę, wiecie, musimy zjeść. Tyle pozostało. Wstyd, zjadłem Mardona. Niepodobny do mnie. Ale co, zaraz można. Pół do pierwszej w nocy. Już jesteśmy pakowani, jesteśmy w domu. Jutro rano, znaczy
dzisiaj rano wraz jedziemy pociągiem. Dlatego spacz i ruszamy. Ok? Lecimy. Lecimy. No, dzień dobry, dzień dobry. Zdążyliśmy bardzo szybkim tempiem. Pociąg, jeśli mamy zapasu 3 minuty, 4. Pociąg będzie za chwilę. Tu jest jeszcze jeden pociąg, ale to nie nasz. Diego, jest gotowy? Uwaga, przyspieszamy pociąg. Tak. Jeśli się nie obudził. O, idzie nasz pociąg. Widać górę. Widać. Jesteśmy w pierwszym przystanku. Żabko. Jak pan się czuje? Lubi relacje swoje. Trudno się jeździ pod górę. Tam? Trudno się jeździ pod górę. Jak nogi? Ciężko. Nie wiecie tam. Nie widzicie tą minę. Ja się pytam jego. Jak tam nogi, a on tak. Idziemy. Jesteśmy blisko. Jesteśmy. Dotarliśmy. Siędzielnia. Jesteśmy na miejscu. Rowery będą tam na górze? Tak. Pa rowery. Pa, siadaj. Wow, jak fajnie. Napiwki zbieramy na prawo jazdy. Paulina i Iwona. Kto to jest? Co? Kto to jest Iwona? Ja jestem Paulina, a Iwona będzie jutro. Aha. Dziękuję. Patrzcie, jaki ładny to jest. Pusto. Patrzcie, jakie stare wagoniki. Na takie stare wagoniki. A ty mi się pytałeś, jak oni obcinają te rzeczy, nie? Tam ma zdjęcia. Wagon techniczny, jak oni to wszystko naprawiali. Piękny, tu jest żalnia, chłopie, ten, rowery, nie, deski, może jeździć. A ten był chyba najpierw, potem był ten, a potem był ten. A, nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że ty był pierwszy. Panie, jaki stary. To wygląda jak kabina machina czasu. Dobra, kochani, zdajemy relację. My teraz kierujemy się w stronę chroniska. Mamy gotowe wszystko. Idziemy. Dobra, to idziemy. Nie wiadomo, czy to są jagody. Zaraz je zatrujemy. Mamy troszeczkę problemy znalezienia prawidłową drogę do tej Kozią Góry, bo myśleliśmy, że to tam, to nie. Mamy taki piękny widok, zobaczcie. Diego. Widok ładny, nie? Patrzcie. Droga jest tak kamienista. Wydawało się, że jest łatwiej, ale jest straszna. Ten kawałeczek jest. Jazda jedzie. Znaleźliśmy takiego wodospadu zajebistego, ale chcemy sobie ręce umyć. Słuchajcie, jedna z tych rzeczy,
jeżdżenie w górę, na które nic kompletnie nie wiesz i nic kompletnie nie wiesz, na co czeka, są takie niespodzianki. Diego! Wodospad! Wodospad! I spróbujmy zobaczyć, jaka jest temperatura wody, bo chcemy taki szalony pomysł. Wow, żeby może się wykopać. Dzikie maliny. To wszystkie są maliny. To jest jaszczurka. Wow. Pokaż ją tu. Jaka jest jaszczurka. No to słuchajcie. Powiem tak. Mamy i złą, i dobrą wiadomość. Ale zaraz powiem wam. Musisz się... Dobra wiadomość jest taka, że znaleźliśmy piękny hotel, gdzie śpimy. Patrz, piękny, bardzo mili ludzi, schowaliśmy rower. Złą wiadomość jest taki, że zjazd z Szczęzieni na tą Kozią Górę zgubiliśmy. Zgubiliśmy, ale wieś, no i znamy drogi, jest złe znakowanie. On nam powiedział też ten pan, że jest bardzo źle znakowanie i nie da rady. Ale dobrą wiadomość jest taką, że jesteśmy dokładnie pod Kozią Górą. Kozią Górą jest tutaj, tak. Jesteśmy pod Kozią Górą. Więc my idziemy teraz do góry. I wszystkie trasy zaczynają się dokładnie tam. Więc poniekąd daliśmy ciała, poniekąd nie. Jesteśmy tutaj na ładne miejsce. Wyśpimy się, zjemy, odpoczywamy. Mały też ma dość. Nie dziwię się, to jest jego pierwszy zjazd i on nie da rady. Ale nie szkodzi. Więc może po południu próbujemy, może nie, może jutro. Niedaleko też jest dworzec. Więc zobaczymy. Mamy czas, możemy odpoczywać. Jest ciepło, piękna pogoda. Więc na razie wykąpimy się i idziemy na obiad. Gorące. Przepiszmy. Przepiszmy. Tam, prawda, Diego? Tam są firmy metalowe różne, nie? Tam jest bardzo dużo. Muszę wam pokazać tej miejscowości i muszę wam powiedzieć, że tutaj są bardzo mili ludzi. Naprawdę to są taki kochani. Wszystko schowają nam rower. Pytają się, jeżeli macie ochotę, gdzie jest tutaj zjazd pod Śródłem. Polecam. Tu są wesele też, jakby coś. Jedzenie jest przepyszne. Więc polecam. Bardzo fajnie. My może wracamy jutro do Katowic, może nie pójdziemy w górę, jeszcze nie wiemy. Dzień dobry, jest drugi dzień, nasz zjazd, góra, bardzo fajny. Wyspałem się, jestem głodny, Diego też. I teraz idziemy na zadanie. Idziemy. Słuchajcie, chyba tam śniadanie nam zrobił bardzo dobrze, bo Diego się lepiej czuje. My się pakujemy i zrobimy taką próbę zjazd na ten twister.
Fajnie. Przed zjazdem. Nikt nie powiedział, że to będzie łatwiej. Do góry zawsze jest trudniej. Ale myślę, że damy radę. Tak jest w życiu. W życiu mamy zawsze cały czas pod górkę. Ale o to chodzi. Trzeba walczyć bezsilnym, nie poddawać się. Pewnego dnia stajesz się silniejszy i te małe górki są dla ciebie nic. No nie mamy GoPro. To jest moje GoPro. To jest moje GoPro. I co? Radę, nie? To jest to samo. Nagrywa. Mogę zobaczyć. Już nagrywa. Idziemy. Podoba ci się? Uwaga! Hamuj! Pokaż. Nic się nie stało. O, to to. Nie rób. Moje jaja. Coś tu szczeliło. Zobacz, czy z rowerem. Owa. Nie, co jak rower? Mnie nie obchodzi rower. Szalony. Ała, tato, nie dotykaj. Chcesz trochę po wodę poleć? Tak. Masz na twojej serwetki? Masz piasek tam. A co, ty się wystraszyłeś? O skurwysyn, bo ja widziałem, jak lecia. Ja te widziałem. Ty miałeś rower tak i dupę do tyłu tak, to ci podniosło to do góry, tak dupę. Ja widziałem, że leciałeś tak głową, przód. Musisz mieć trochę niżej, najniżej jak się da. Widzisz, jak chłopaki mają, te, które jeżdżą, najniżej jak się da. No, nie chcę się w ogóle na trzeci założyć, nie? Nie, tato? No, nie chcę. Trochę lepiej trochę. O, teraz okej. Okay. Jesteśmy w serwisu. Robert Jegusiu nie wytrzymał tempo w ten nazywany twistera. Mój rower okej. Okay. Ale naprawiamy. Idziemy dalej. Dać. Chłopaki naprawiają. Naprawili ci rower? Powiadaj. Tak. Teraz jest lepiej? No, jest lepiej. Idziemy z powrotem? Na tej górę? Dziękuję.